Bardzo często w przestrzeni publicznej, szczególnie w internecie, pojawiają się różnego rodzaju nieprawdziwe informacje na temat operacji powiększenia piersi. I ważnym jest, żeby dużo na ten temat rozmawiać i przekazywać informacje, które są sprawdzone i wiarygodne. Tak, oczywiście. Z implantami piersi pacjentki mogą normalnie latać samolotem. Ten pierwszy okres pooperacyjny, około 5-7 dni, to jest taki czas, kiedy powinny się wstrzymać z lotem samolotem, ze względu na to, że śladowe ilości powietrza w kieszeni implantowej mogą ulegać rozprężeniu w trakcie z lotu samolotem i to może dawać pewne dolegliwości bólowe, ale po tym okresie wszelkie loty samolotem są absolutnie dozwolone i informacje dotyczące tego, że implanty piersi mogą pękać w trakcie lotu lub się przemieszczać, są po prostu nieprawdziwe. To są plotki. Oczywiście, że tak. Po operacji implantacji piersi pacjentki mogą normalnie zarówno zachodzić w ciążę, jak i karmić piersią. Bardzo istotny w tym jest sposób nacięcia do implantacji piersi. Jeśli jest to nacięcie w bruździe podpiersiowej i w dole pachowym, wówczas nie dochodzi do żadnego uszkodzenia gruczołu piersiowego i implant jest wprowadzany albo pod gruczoł, albo pod powięź, albo pod mięsień piersiowy i to nie ogranicza w przyszłości w żaden sposób możliwości karmienia piersią. Troszkę inaczej jest w przypadku nacięcia okołootoczkowego, ponieważ wtedy może dojść do częściowego uszkodzenia gruczołu piersiowego i pewnego ograniczenia karmienia piersią w przyszłości, ale również i w tym przypadku nie eliminuje to karmienia piersią w całości. Płynny silikon był używany w implantach piersi w latach 60. i 70. Dzisiejsze implanty piersi to są już implanty kolejnych generacji i wypełnione są żelem silikonowym. W związku z tym ten silikon nie przenika przez powłokę implantu i nie dostaje się do tkanek i do organizmu pacjentki. Jest całkowicie oddzielony powłoką implantu. W związku z tym nie należy się obawiać tego, że silikon czy cząstki silikonu będą się przedostawały zarówno do piersi pacjentki, jak i do ewentualnie pokarmu, którym będzie karmione dziecko. Po implantacji piersi możemy wrócić do pełnej aktywności fizycznej po okresie około 2 tygodni, czyli pierwszy czas, ten pooperacyjny, powinien być wyłączony ze wszelkiej aktywności fizycznej i również z ograniczeniem aktywności seksualnej. Dopiero po tym czasie, po pierwszej konsultacji pooperacyjnej, pacjentka może wracać w pewien ograniczony sposób do aktywności fizycznej. Jeśli chodzi o solarium, opalanie naturalne oraz saunę, no to podobnie jak przy aktywności fizycznej, pierwsze 2 tygodnie to jest taki czas, kiedy pacjentka powinna się zupełnie z tego wyłączyć. Dopiero gdzieś po około 4-5 tygodniach może podejmować nasłonecznienie naturalne albo korzystanie z solarium oraz sauny. Jeśli chodzi o opalanie, to ważnym jest, żeby zakrywać blizny, aby te blizny po cięciu chirurgicznym nie były opalane, ponieważ one jak zmienią swój kolor, to po opalaniu to ten kolor może już zawsze z pacjentką zostać. Natomiast generalnie nie ma przeciwwskazań, jeśli chodzi o podejmowanie tego rodzaju aktywności w okresie po około 4-5 tygodniach od operacji. Tutaj, podobnie jak w przypadku sauny i solarium, również około 4-5 tygodni. To jest taki czas, który należy odczekać, jeśli chodzi o podjęcie aktywności w basenie, przy czym pełne pływanie może się odbywać dopiero po 2 miesiącach od operacji, czyli po ukończeniu co najmniej pierwszych 8 tygodni. Chodzi o to, aby mięsień piersiowy, który przecinamy po to, żeby włożyć implant piersi pod mięsień, nie był nadmiernie eksploatowany i żeby nadmiernie się nie poruszał. Aktywność seksualna po implantacji piersi powinna być ograniczona przez pierwsze 2 tygodnie po operacji. Przede wszystkim chodzi o to, aby
mocno dbać o to, aby piersi nie ulegały nadmiernemu przemieszczaniu i implanty nie uległy jakimukolwiek przemieszczeniu. I w związku z tym, dlatego z tego powodu pacjentka powinna się mocno ograniczyć w tym zakresie. Po 2 tygodniach, czyli po pierwszej konsultacji kontrolnej, może podejmować aktywność seksualną, ale również ostrożnie, aby nie uszkodzić w żaden sposób ani samych piersi, ani implantów piersi. Implanty Xtra to najnowszy model implantów okrągłych firmy Mentor. Różnią się od pozostałych okrągłych implantów 3 takimi najważniejszymi elementami. Po pierwsze, mają nieco zaokrąglone brzegi implantu, dzięki czemu ten implant bardziej naturalnie układa się w kieszeni implantowej, co szczególnie przekłada się na bardzo naturalny górny brzeg, ułożenie górnego brzegu implantu, który nie odznacza się aż tak mocno w górnej części. Druga rzecz jest to sposób wypełnienia tego implantu. W implantach Xtra mamy żel silikonowy najnowszej generacji, który utrzymuje swoją strukturę niezależnie od zmian pozycji ciała u pacjentki, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko tak zwanego marszczenia się skóry nad implantem w późniejszych okresach. I trzeci element, czym różnią się implanty Xtra od pozostałych implantów okrągłych, jest to specjalny profil, czyli odpowiedni sposób zaokrąglenia w pionie tego implantu, dzięki czemu ten kształt piersi jest bardzo ładnie zaokrąglony i szczególnie widać to w dobrze wypełnionym dekolcie. Są 2 rzeczy, których najbardziej się obawiamy, jeśli chodzi o implantację piersi. Pierwsza rzecz to jest krwawienie okołooperacyjne, czyli taka sytuacja, kiedy z różnych powodów dochodzi do zwiększonego wydzielania i utraty krwi do kieszeni implantowej. W niektórych sytuacjach jest to na tyle intensywne i na tyle gwałtowne, że wymaga nawet powtórnej operacji, polegającej na tym, że trzeba wyjąć implant, wyczyścić kieszeń, zatamować krwawienie i ponownie wykonać implantację. Druga rzecz, której się najbardziej obawiamy, jest to ewentualna infekcja, ponieważ implantacja piersi jest rodzajem operacji bardzo sterylnym. To znaczy musimy bardzo dbać o to, żeby nie doszło do jakiegokolwiek zainfekowania implantu w trakcie operacji. W związku z tym, przy prawidłowym postępowaniu pacjentki powinny otrzymywać antybiotykoterapię i to zarówno antybiotyki w okresie przedoperacyjnym, jak i w pierwszym okresie po samej operacji, po to, żeby uniknąć tych powikłań. Zdecydowanie nie. To znaczy implanty piersi nie wywołują raka piersi. Niemniej jednak w literaturze specjalistycznej chirurgii plastycznej odnotowujemy zwiększoną wykrywalność raka piersi u pacjentek, które mają implanty piersi. Wynika to z tego, że pacjentki z implantami piersi częściej poddają się badaniom diagnostycznym, przede wszystkim badaniu USG piersi. W pierwszym bardzo często jest tak, że przed implantacją piersi pacjentki nigdy wcześniej nie wykonywały żadnego badania piersi, natomiast po założeniu implantów wykonują kontrolne badanie USG przynajmniej raz w roku, dzięki czemu jeśli pojawiają się jakiekolwiek zmiany nowotworowe, to one są wykryte w bardzo wczesnym stadium i dzięki temu można powiedzieć, że implanty piersi wręcz w drugą stronę zmniejszają ryzyko nowotworu piersi. Tak, jak najbardziej. Pacjentki, które mają implanty piersi, mogą i powinny zapinać pasy w samochodzie, ponieważ bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest absolutnie najważniejsze. Oczywiście ten pierwszy okres pooperacyjny, pierwszych 2 tygodni po operacji wymaga tego, aby wtedy w trakcie jazdy samochodem bardzo mocno uważać, aby nie było żadnych gwałtownych szarpnięć i mocnego napinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Ale po tym okresie pacjentka może funkcjonować normalnie i powinna zapinać pasy w samochodzie. Jeśli chodzi o podejmowanie aktywności z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii, to wszystkie zabiegi małoinwazyjne można wykonywać już po 2 tygodniach od operacji, przede wszystkim po zakończeniu ewentualnej antybiotykoterapii pooperacyjnej.
po tym czasie zabiegi z użyciem zarówno kwasu hialuronowego, toksyny butolinowej, czy różne inne upiększające zabiegi kosmetyczne i kosmetologiczne mogą być u pacjentki swobodnie wykonywane. Jeśli chodzi o samodzielne prowadzenie samochodu przez pacjentkę, to pierwsze 2-3 dni, to jest po operacji, to jest taki moment, taki czas, w którym pacjentka powinna taką aktywność ograniczyć. Natomiast już po 2-3 dniach od operacji może swobodnie sama prowadzić samochód i nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń.